dzisiejszym filmie ponownie zagram sobie w Pet Simulatora i dzisiaj postaram się wam odpowiedzieć na pytanie, czy dostaniemy event Halloween w Pet Simulatorze, to po pierwsze, a po drugie, znalazłem nowe informacje na temat nowego Pet Simulatora, tego co będzie działo się dalej, a więc no dzisiaj tym się zajmiemy. No i jakby jeżeli chodzi o Halloween, no to jak wiecie, Halloween jest za 2 tygodnie, gdzieś tak plus minus, i w Pet Simulatorze eventy zazwyczaj były tydzień przed. No w tamtym roku dostaliśmy po prostu event z 2021, w 2022 dostaliśmy event z roku poprzedniego jakby, no i w tym roku ludzie też obstawiają, że taki event będzie i właśnie zobaczcie na przykład Pumpkina, jak jego cena mocno spadła. Teraz chodzi 83-100 bilionów, a więc teraz ten pet chodzi tyle co Hellrock, Golden Hellrock jakiś czas temu, a więc ludzie właśnie to obstawiają i dzisiaj postaramy się dowiedzieć, czy rzeczywiście tak będzie, bo no jakby kilka informacji jest, ale na początku właśnie pójdźmy na Trade Plaza, zobaczmy, czy rzeczywiście za tyle ludzie to wystawiają, bo wydaje mi się, że niekoniecznie musi być tak, że dostaniemy dokładnie tego samego Huge Peta i jeżeli nie dostaniemy, to jego cena wzrośnie, a więc jakby opłaca się go teraz kupić, bo raczej cena już nie spadnie poniżej 100 bilionów tego peta. Tutaj znalazłem jakąś taką Trade Plaza, ale coś mi się ładować nie chcą rzeczy, tu w ogóle jest nowe jajko, za 50 bilionów, to ja sobie kupię takie tutaj za 50 bilionów. Czemu by nie kupić? Jakby przyszliśmy tutaj oczywiście po Golden Hellrocki, no ale takie jajko też można kupić. W ogóle cena jak spadła tego jajka? 37-46 bilionów. Obniżają ceny, w sumie dziwne. Jakby to jajko powinno rosnąć ceną, bo ludzie coraz mniej tych jaj kupują. O, tutaj ktoś otwiera to jajko. Oby nic mu nie wyleciało za to, że mi wykupił. No i dobrze mu tak. No ale dobra, zobaczmy te pumpkiny. Jak te pumpkiny wyglądają? No tutaj cena jest trochę większa. Na privy mi pokazywało tylko mniejszym, ale zobaczmy za ile ludzie właśnie wystawiają te pety. Tutaj ktoś wystawił, ale nie widzę tego peta. A nie, tu jest za 185. No to taka w miarę cena. Tutaj jeszcze jedno jajko jest. No dobra, to sobie kupmy to jedno jajko. Akurat będziemy mieć 3 do otworzenia. Za takie 120-130 wydaje mi się, że teraz się opłaca tego peta kupić, bo jak nie pojawi się ten sam pet w tym roku, to jego cena mocno podskoczy. Dobra, ale otwórzmy sobie też tak for fun te 3 jajka. Może ostatnia szansa, wyleci nam w końcu ten Titanic. Tutaj zakręcimy sobie lakiem. Tutaj też i zobaczmy. No niestety nie. Dajcie mi na koniec tego pet symulatora zakichanego Titanic. Ale dobra, sprawdźcie mi informacje na temat eventu Halloween i opowiem wam o mega mocnych rzeczach związanych z nowym Pet Simulatorem. I w sumie zanim to jeszcze musimy jedną rzecz sprawdzić, którą deweloperzy Pet Simulatora teraz usunęli. Chcę sprawdzić, czy to rzeczywiście jest prawda, a mianowicie z shopu jedną rzecz usunęli. Jakby zjeżdżamy sobie w dół i rzeczywiście tego nie ma. Jakby tutaj macie tylko 2 game passy takie jakby darmowe, ale to był trzeci kwadracik i tu było napisane coming soon, jak widzicie tego nie ma, więc no niestety już to prawdopodobnie nie nadejdzie. A więc to świadczy o tym, że w Pet Simulatorze już może być naprawdę mało update'ów, albo może ich nie być w ogóle. No i taka pierwsza rzecz, no to na devblogu tutaj, jak widzicie, jest event Halloween. No i w tamtym roku to wyglądało w taki sposób, że to był taki budyneczek i tu się do tego budynku wchodziło. Ponownie dostaliśmy tą samą walutę, co w tamtym roku. No tutaj te same jajka, co w tamtym roku dostaliśmy. I jedyną rzeczą, która chyba się różniła, to te questy. Tutaj był taki jakby nagrobek, gdzie właśnie te questy można było robić na nową deskę. I to chyba była jedyna nowa rzecz z tego eventu. I te gifty chyba też były nowe. Tak mi się wydaje, albo stare. No i tak wyglądał w tamtym roku. Ale w tym roku może to wyglądać trochę inaczej. No i żeby zobaczyć, jak będzie wyglądać event Halloween, jak mógłby wyglądać event Halloween, to musimy sobie przejść do jakiejś podróbki, w której właśnie ten event jest. I przechodząc już do takich leaków, to właśnie pierwszą rzeczą, która sugeruje, że no coraz bliżej do tego Pet Simulatora, mówię tak od 2 miesięcy, ale no teraz wydaje mi się, że już naprawdę może być coraz bliżej, jest tutaj to, że wyszedł Big Paintball 2. Jakby Preston napisał, że już ta gierka oficjalnie wyszła, możecie w nią zagrać. Jak sobie wpiszecie Big Paintball 2, to możecie sobie w to zagrać. Jakby ja w to chwilę grałem i szczerze mówiąc, bardziej mi się podoba Big Paintball 1, ale dobra, spróbujmy się dostać do tego eventu Halloween tutaj. I tutaj sobie klikamy, musimy Hell Island odblokować. No to kurczę, to nie będzie proste, szczerze mówiąc. Nie, może jakieś pety tutaj są, za Robuxy, żeby jakoś szybciej to zrobić. Dobra, tu jest jakaś informacja, ale mało mnie to interesuje. Kupmy sobie to za Robuxy. Może akurat nam jakiś mitek wyleci, dzięki któremu właśnie szybciej to odblokujemy. Zobaczmy, pyk. Dobra, na szczęście mitek. Jakby nie chcę huge petów w tej grze, szczerze mówiąc, bo mity jest to kompletnie niepotrzebne. Wolę takiego zwykłego mityka, dzięki któremu będziemy szybciej wszystko rozwalać. No i trochę szybciej leci tutaj, widzicie. Musimy sobie to hell odblokować, żeby zobaczyć, jak ten event wygląda. Ale dobra, przechodząc dalej do leaków, do takich mocnych leaków naprawdę, to zobaczcie tutaj na przykład to. Jakby to zostało dodane na grupę Big Games i to się nazywa menu zombie defense icon, a więc to jest coś do jakby obrony przed zombiakami. Jakby zombiaki pasują tak w miarę do Halloween, a więc albo to będzie do nowego Pet Simulatora, albo to będzie do eventu Halloweenowego właśnie. Jakby dodali taki tower defense, na przykład taką mini gierkę z tower defense'em, z obroną przed zombiakami, no to to by w sumie, uważam, było naprawdę mocne. Na pewno trochę ludzi by wróciło do Pet Simulatora i spytacie się, po co ludzie mają wracać do PSX-a, skoro pracują nad nową gierką. A
to dlatego, że jak z poprzedniego filmu wiecie, pod koniec października, na początku listopada mają się pojawić 4 różne rzeczy właśnie z merchu. I teraz jeszcze zobaczcie tutaj tego screena, dostaliśmy informację, że very soon, czyli niedługo, pojawią się nowe Titaniki, a więc skoro dodając 4 różne rzeczy z merchu, do tego w niedługim czasie chcą wprowadzić nowe Titaniki, no to coś muszą zrobić, żeby ludzie te Titaniki kupili, no bo nie oszukujmy się, no nikt nie będzie kupować Titaników w grze, która jest martwa. A więc albo wypuszczą nowego pet symulatora w niedługim czasie, tak jak jest napisane, że skoro niedługo Titaniki będą, albo coś zrobią z właśnie starym pet symulatorem, żeby ludzi zachęcić jakoś do kupywania tych wszystkich rzeczy z merchu. Dobra, spróbuję, powiem wam, odblokować jakby to wszystko, żeby dostać się do tego Halloween i jeszcze o kilku rzeczach ciekawych wam opowiem właśnie. Jakby tutaj lipa jest, że nie mam żadnej deski ani niczego, chociaż jakby tu się pokazuje, jak miałbym deskę, ale no jakby nie mogę za bardzo tej deski wziąć. Może tutaj za gemy się kupuje tą dechę? Tutaj są jakieś rzeczy za gemy, za jakieś takie duże ilości gemów. Tu mamy deskę, dobra, kupmy sobie tą deskę. I nie wiem, czy dało mi tą dechę? Dobra, na szczęście dało mi tą deskę. Jeszcze w sumie wrócę się, żeby szybciej jeździć na tej desce. Tutaj upgrade na speeda sobie zrobię. Tutaj mamy player speed. Dobra, i teraz muszę dostać się do tej hellmapki. Dobra, i tutaj mamy tą hellmapkę, a więc powinniśmy już móc wejść do tego Halloween eventu. Wróćmy się na spawna. I jeszcze wam opowiem o jednej takiej dosyć dziwnej rzeczy, którą też Preston napisał pod tym postem właśnie z Titanikami. Bo tutaj w ogóle jakieś limitowane jajko jest, co oni tutaj otwierają? Jakieś takie jajko. Dobra, Mayshaft, tu ja chcę zobaczyć, jak wygląda Halloween, żebyśmy wiedzieli, jak może wyglądać Halloween oczywiście w tym roku. No i w tamtym roku w sumie tak samo to wyglądało, że po prostu tu mieliśmy te jajko oczywiście, tutaj taki jajka, no i tutaj mieliśmy tego Huge Pumpkina, który też tutaj jest. No i jeżeli nic by się nie zmieniło, to event by wyglądał dokładnie w taki sposób, z tą różnicą, że tutaj nie ma takiego cmentarza, bo w wersji z tamtego roku był taki cmentarz, gdzie tam questy się właśnie robiło. I przechodząc jeszcze dalej właśnie do leaków, to ktoś się spytał, co z Happy Pet Game, no, w taki dziwny sposób, i Preston mu odpisał właśnie pod tym postem z Titanikami, że te kody na Titaniki będzie dało się wpisać w nowej grze. Jakby nie napisał Preston, że tylko w nowej grze się będzie dało wpisać, ale że no będzie dało się wpisać w nowej grze, a więc jest szansa, że te Titaniki, które wyjdą, będą do nowego pet symulatora. Skoro one za niedługo wyjdą, no to za niedługo też się musi ten pet symulator pojawić. I też co do Halloween eventu, jedna taka informacja, na którą odpisał gość, który jest odpowiedzialny za te pluszaki, jakby ktoś się spytał, czy będą halloweenowe pluszaki, i odpisał, że wkrótce, więc no też się mogą halloweenowe pluszaki pojawić, a więc no to jest kolejna rzecz z merchu, tylko że no wkrótce to może być za rok tak naprawdę. Dobra, jakby sprawdźmy sobie tutaj to wszystko i jeszcze mam w sumie jeden mega, mega mocny leak na temat tego, że nowy pet symulator może mieć bardzo dużo wspólnego z klikerami i w pewien sposób będzie sam klikerem. Jakby tutaj w sumie mamy normalne to wszystko. Dobra, pójdźmy jeszcze sobie na normalną mapkę, zobacz, jak to tam wygląda, bo tam też widziałem dziwne rzeczy były. W ogóle sprawdźmy, jak też inne eventy wyglądają. W ogóle event jesienny tu gdzieś jest. To był mega dobry event, z tego co pamiętam. To był event lepszy niż ten Halloween, bo tutaj była giga duża szansa na huge peta. To był pierwszy tak łatwy huge pet do trafienia chyba. Jakby pamiętam, że z kilka tych huge petów tu trafiłem. No i tutaj też mamy właśnie ten event i pamiętam, że przez pierwszy dzień nie widziałem tego jajka. Tutaj chyba w tej wersji nie ma niestety tego jajka. A nie, jest tutaj. Tutaj jest właśnie jajko, gdzie jest 10 razy większa szansa na tego huge peta. No i tutaj w normalnej wersji chyba też był właśnie ten balon do trafienia, tak mi się wydaje. No powiem wam, że fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że w nowym pet symulatorze dostaniemy jeszcze więcej takich eventów, jak były właśnie te, na przykład ten jesienny. I jeszcze właśnie co do tego klikera, to jak pamiętacie, w poprzednim filmie wam mówiłem o tych rebirthach i teraz pojawiła się jeszcze ciekawsza rzecz, a mianowicie zobaczcie, tutaj pojawił się enchant na właśnie kliknięcia, taki tap enchant, tap teamwork to się nazywa, a więc prawdopodobnie nowy pet symulator będzie miał bardzo dużo wspólnego z klikerami. Nie będzie to wiadomo kliker, ale będzie miał bardzo dużo wspólnego z klikerami i więcej w sumie informacji nie ma, więc do następnego.